Cześć, witam Was w kolejnym przeglądzie ModHuba. Nowy dzień przynosi nowe modyfikacje. Otóż ModHub po raz kolejny został zasilony nowymi modami, więc zaczynamy sobie od pierwszego z nich. Jest to paczka od Universe Simu, czyli od osoby, która stworzyła tego Deutschfahrera w wersji cyberpunkowej. Jest to taka paczka różnego rodzaju przyczep, między innymi z autoloadem, więc będziecie mogli z tego skorzystać. Pojawia się też dosyć ciekawy paszowóz, taki inny od wszystkich. Będzie się fajnie nadawał na początkowe stadia rozgrywki na waszych gospodarkach. Także wydaje mi się, że paczka dosyć ciekawa. Tego rodzaju rozwiązań nigdy za wiele, więc być może ktoś z was sobie coś z tego wszystkiego wybierze. Są też lawety z otwieranym najazdem, niskopodwoziówki, są przyczepy do bel, także będzie można sobie zawsze coś tam, myślę, z tego wybrać, a myślę, że posiadacze konsol teraz się ucieszą, bo jak widać mod ukazał się na PC-cie, Macu oraz na konsolach. Cóż mamy dalej? Tutaj mamy klasykę, czyli mamy case'a 1455 w wersji XL, także żeby teraz jeszcze tylko się pojawiły jakieś fędziki starsze i będziemy mieli komplet, będzie można sobie coś tam uciułać na początek. Ten mod został również wydany przez Universimo w wersji PC, Mac oraz na konsolach. Cóż mamy dalej? Dalej mamy tutaj Seppi Maxi Soil 350 w kategorii sprzętu leśniczego. Jest to tak jakby, no można to nazwać może nie tyle mulcher, co bardziej glebogryzarka, bo jest tutaj opcja, która pozwala zarówno na pracowanie w ziemi, jak również na po prostu no, ścinanie drzew, tak? Czyli można całe drzewo, tak jak tutaj widać po przestawieniu, przerobić po prostu na zrębki, tylko takie zrębki, które się nie magazynują, tylko po prostu można powiedzieć, że obrócić całe drzewo w pył, więc jeżeli będziecie chcieli jakieś drzewo usunąć, to można tego moda użyć. Ten mod będzie dostępny na PC-cie, Macu oraz na konsolach. Mamy tutaj Lizarda. Lizarda i tutaj ze względu na to, że była tutaj inspiracja głęboszami używanymi w południowej Brazylii, tak tutaj pojawiły się takie lizardowe głębosze. Jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z tego rozwiązania, to będzie taka możliwość na PC-cie, Macu oraz na konsolach. Tutaj mamy SAM 3M, czyli no, standardowy kultywator, najprostszy chyba w budowie, jaki tylko może być. Kolorystyka, jak widać, dostępna. Można sobie ustawić według własnego uznania PC, Mac oraz konsole. Tutaj mamy nic innego jak kosiarkę, ale taką kosiarkę troszeczkę no, nietypową ze względu na zastosowanie, bo jak widzicie, można jej używać w bobcatach na przykład, czyli no, sprzęt taki dosyć chyba niszowy, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie, chyba że ktoś we farmingu bawi się we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa utrzymujące pasy zieleni, drogi i tym podobne, więc być może się tym ktoś zainteresuje. W kategorii mini ładowarek można tego użyć. PC, Mac oraz konsole. Tutaj mamy siewnik punktowy Kuna, 12-rzędowy, również na PC-cie, Macu oraz na konsolach. Nie wiedzieć czemu kategoria cały czas uparcie jest tutaj jako sadzarki, ale to już pomijam. Więc jak widać, to jest sprzęt, nie ma tutaj co prawda zapotrzebowania na moc, ale z tego co kojarzę, to Kun z założenia przy tym modelu tam chyba go troszeczkę odchudził, żeby on był dosyć lekki, żeby nie generował dużego zapotrzebowania na moc, a pozwalał na wykorzystanie po prostu tych 12 rzędów, bo jak widzicie, szerokość robocza jest 5,4, a zapięty jest no, do niezbyt, jak widać, pokaźnego ciągnika, więc można sobie samemu odpowiedzieć na to pytanie, do jakiego rodzaju ciągników jest ten sprzęt przeznaczony. Więc macie PC, Mac oraz konsole. Tutaj mamy od Vertexów kolejną łyżkę z takim chwytakiem do ładowarek teleskopowych, taką z zębami można powiedzieć. Także jeżeli mało wam jest tego, co jest dostępne już teraz, to zobaczcie zastosowanie na przykład przy
robieniu TMR-a w paszowozie. Idealnie się taki, można powiedzieć, krokodylek, półkrokodylek będzie przydawał. PC, Mac oraz konsole od Vertexów. Cóż mamy dalej? Dalej mamy pakiet taki, jak sobie widzicie i go pewnie doskonale znacie, od Stola, czyli tutaj ten osprzęt jest pewnie Wam już znany z poprzednich farmingów. No, teraz obecnie w podstawce znalazły się też inne, ale jeżeli komuś jest mało albo miał jakiś swój ulubiony, no to proszę bardzo, jest taka możliwość na PC-cie, Macu oraz na konsolach. Cóż mamy dalej? Mamy tutaj taki baniak na dodatek, który jest używany przy tworzeniu kiszonki. Czyli jeżeli podjedziecie sobie przyczepą samozbierającą, to tam macie taką tam paletkę z tym dodatkiem. Natomiast tutaj jest mod, który po prostu to opakowanie zmienia na takie 50-litrowe i możecie sobie po prostu uprościć życie, żeby nie korzystać z palety, to możecie zamiennie skorzystać sobie z takiego właśnie oto opakowania. PC, Mac oraz konsole. Paczka oświetlenia dostępna również na PC-cie, Macu oraz na konsolach. Tak patrzę, że chyba po prostu wyszło to tak, że wszystkie te obecnie dodane mody dotyczą PC-ta, Maca oraz konsol, czyli wychodzi na to, że tym razem gracze na konsolach w końcu zaczęli dostawać coś ciekawego po tych przerwach. No, słowo ciekawego to jest takie tutaj trochę dosyć dyskusyjne, no ale powiedzmy, że coś tam zaczęło wychodzić. Kolejna modyfikacja, która się pojawiła, tym razem już jest na wyłączność tylko na PC-cie oraz na Macu, czyli system wspomagania zarządzania na uwrociach. Jest to nic innego jak modyfikacja, która pozwala Wam po prostu ułatwić sobie ten manewr, ale w taki sposób, że można to zrobić za przyciśnięciem magicznego przycisku. Czyli warunkiem jest to, żeby te funkcje, które miałyby być dodane do pojazdu, zostały skonfigurowane w odpowiedni sposób już na starcie w sklepie albo dodane po prostu we warsztacie. Tu są też jeszcze takie dodatkowe zapisy, jeżeli ktoś korzysta z innych modyfikacji, to tu są odpowiednie ustawienia, żeby to wszystko ze sobą grało, a nie sobie przeszkadzało. Cóż mamy dalej? Dalej mamy kolejny mod, który jest dostępny tylko na PC-cie i Macu. Jest to pierwszoosobowa kamera, podczas gdy jeździcie sobie konno, czyli ten widok troszeczkę się zmienia, jak widzicie na poniższych screenach. Cóż mamy dalej? Dalej mamy taką, można powiedzieć, myjnię bez myjni, czyli macie takie, można powiedzieć, na żądanie mycie pojazdu, ale bez używania dodatkowego sprzętu. Dzieje się czary mary, pojawia się animacja mycia, ale jak widać, sprzętu do tego służącego nie widać, czyli taka mała magia. Dostępna na PC-cie oraz na Macu. I teraz przedostatnia modyfikacja, która za pośrednictwem klawisza Backspace i jego naciśnięcia zwiększa fazę wzrostu Waszych upraw. Niektóre uprawy potrzebują podwójnego naciśnięcia, żeby przeskoczyć do kolejnej fazy. Ten mod być może się przyda niektórym osobom, które utknęły na sezonach i mają problem ze wzrostem, że po prostu tam się coś zatrzymało i nie chce dalej rosnąć. Być może okaże się, że ten mod mały 19-kilobajtowy może okazać się dla Was wybawieniem, więc polecam sprawdzić. No i na koniec mod też dostępny tylko na PC-cie oraz na Macu, modyfikacja, która zwiększa linię kredytową dostępną w grze do 10 milionów, więc jeżeli lubicie brać kredyty, no to tutaj macie pole do popisu. I to by była ostatnia modyfikacja, tam mamy dalej update i mamy prefab, więc tą opcję pomijamy. Także znaczna część modów, która została teraz wydana, dotyczyła również graczy konsolowych. Co będzie w kolejnych dniach, to zobaczymy. Być może w końcu doczekamy się jakiejś mapki. Ode mnie to wszystko. Na razie, cześć.